Rońko wyznała, kogo lubi. Będziecie zaskoczeni. Na początku Edyta na pewno nie miała świadomości swojego potencjału, dopiero z czasem się tego uczyła. Kropka. Bez względu na to, jak się potoczyły i nadal się toczą sprawy zawodowe Edyty, to ona nie straci tego, co ma, wyznała Krystyna Prońko w internetowym wywiadzie wojewódzki kędzierski i dodała, jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Jest wiele rzeczy, które ona może zrobić. Może w tej chwili jest w ślepej ulitce. Powiedziała również, kto jej ostatnio podpadł. Dawid Podsiadło to zjawisko socjologiczno-psychologiczne na pierwszym miejscu. A dopiero potem muzyczne. Dawid pisze bardzo dobre teksty, ale do muzyki bym się czepiała. Zresztą nie tylko do niego. On warunki wokalne ma raczej cienkie, opowiadała jubilatka. Prońko na scenie występuje nieprzerwanie od 54 lat. Jest cenioną w Polsce i za granicą wokalistką jazzową i rockową. Ma na swoim koncie kilka odznaczeń za działalność artystyczną. Jak zaczynała? Mieszkaliśmy z rodzicami w trzypiętrowej kamienicy. Był tam świetny pogłos, co odkryłam któregoś dnia. Wracając ze szkoły. Później chodziłam do szkoły muzycznej i tak się zaczęło, wspominała.